Panie Marszałku, Wysoki Sejmie, mam zaszczyt i przyjemność przedstawić stanowisko Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości w sprawie ustanowienia roku 2023 rokiem Pawła Edmunda Strzeleckiego. Paweł Edmund Strzelecki, wybitny geolog, geograf, badacz, odkrywca, podróżnik. Pani przewodnicząca tutaj bardzo długo opowiadała o tej nietuzinkowej postaci i to jest prawda. To jest prawda, że jest to pierwszy Polak, który okrążył, można na własny rachunek, całą ziemię, ale robił to nie dla przyjemności własnej, z ciekawości takiej badawczej, ale też naukowej. I on tymi swoimi odkryciami odkrywał świat. Odkrywał świat dla siebie, ale też i dla całego świata. Przyczynił się do rozwoju nauk przyrodniczych. Opracował mapę geologiczną Nowej Południowej Walii i Tasmanii, która była przez wiele lat bardzo ważnym dokumentem, z którego można było korzystać i powodowała rozwój tych ziemi i tych przestrzeni. Jego badania i odkrycia przyczyniły się do rozwoju właśnie wiedzy o Australii, a bardzo ważna ta część, druga część jego życia, ta część życia jako filantropa, osoby, która miała wielkie serce i zauważała dzieci głodujące. W czasie wielkiego głodu w Irlandii przygotował, nadzorował program dożywiania dzieci, który objął około 200 tysięcy dzieci. Wielokrotnie odznaczony, zasłużony Polak, patriota, zasługuje na oddanie hołdu przez Sejm i upamiętnienie właśnie poprzez podjęcie uchwały przez Sejm w sprawie ustanowienia roku 2023 rokiem Pawła Edmunda Strzeleckiego i Klub Prawa i Sprawiedliwości tą uchwałę będzie popierał. Dziękuję serdecznie.